Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Adam Sosnowski. Tu kilka pytań pan Adam Sosnowski mi zadaje. Panie Stanisławie, po pierwsze, ile trzeba mieć lat, aby zostać starszym i mądrzejszym? Proszę pana, to nie o wiek chodzi. To chodzi o właściwe urodzenie. Trzeba być właściwie urodzonym, żeby zostać starszym i mądrzejszym. To nawet jakby pan dożył 100 lat, a nie był właściwie urodzony, to pan starszym i mądrzejszym nie zostanie. Nic panu nie pomoże. Drugie pytanie. Na czym polega durnota zwolenniczek skrobania? No, wie pan, to nie jest to jeden jakiś przejaw, ale zwrócę uwagę na jedną rzecz. Otóż durnota zwolenniczek skrobania polega na tym, że one twierdzą, iż chcą mieć kontrolę nad własnym ciałem. Ale to przecież nie o to chodzi, że nad własnym ciałem. Gdyby na przykład pani, moja faworyta, wielce czcigodna Anna Maria Żukowska, postanowiła się wypatroszyć sobie, wyciąć sobie tam wszystkie te klejnoty wewnętrzne przy pomocy piły mechanicznej, to nikt by jej nie powiedział złego słowa. W przypadku skrobanki problem jest taki, że to ma się do czynienia nie z własnym ciałem, tylko z ciałem innej osoby, bo to już jest inna osoba. I te durnice nie zdają sobie sprawy, że one domagają się legalizacji zabijania innych osób. Ja w związku z tym, posługując się tą logiką chorą, uważam, że należałoby zalegalizować aborcję opóźnioną. No bo taka zygota wyrośnięta, to nie ma co się nadymać w stosunku do zygoty tej zwyczajnej, bo nawet ona jest bardziej szkodliwa, ta wyrośnięta zygota. Więcej miejsca w przestrzeni zajmuje, tam robi różne świństwa, robi różne głupstwa, a co więcej, zostawia ślad węglowy, a nawet nie tylko węglowy, bo ten gorszy taki z rozmaitych cuchnących gazów ślad zostawia. No to dlaczego nie zalegalizować aborcji opóźnionej? Ja na przykład bym chętnie dokonał aborcji opóźnionej takiej pewnej damy. No nie będę wymieniał nazwiska, ale każdy wie, o kogo chodzi. Stwór podeszły wiekiem, co kobietą być już przestał, a nigdy nie był człowiekiem. Więc to myślę, że i to w ramach równouprawnienia trzeba by to było. To podsuwam pani wielce czcigodnej pani Kotuli pod rozwagę. Przecież ona jest tą w waginecie Donalda Tuska, jest feministką do spraw równości. No więc powinna takie rzeczy wiedzieć. I wreszcie trzecie pytanie. Czy robienie sobie na rękę to inna nazwa samogwałtu? No co też pan mówisz takie rzeczy? Proszę pana, robienie sobie na rękę to nawzajem robienie sobie na rękę. Hasło brzmi róbmy sobie na rękę. Zakładamy na przykład partię polityczną pod tytułem róbmy sobie na rękę. To nie to, że każdy sam sobie na rękę robi, tylko nawzajem sobie robimy na rękę. Więc o żadnym samogwałcie nie można mówić w takim przypadku. Andrea Doria. Szanowny panie Stanisławie, o stosunkach polsko-ukraińskich można by długo dyskutować. No można by, ale po co? No ale mniejsza z tym. Czytam dalej. Ale przecież Bandera i UPA to dla Ukraińców ich żołnierze wyklęci. Podobnie jak u ich polskich odpowiedników, było wśród nich wielu bohaterów, byli też przestępcy. Być może proporcje były nieco inne, ale kult tych formacji na Ukrainie nie różni się przecież od bezwarunkowego i bezkrytycznego kultu tak zwanych żołnierzy wyklętych w Polsce. Czy polscy politycy nie robią błędu, oczekując, że Ukraińcy odetną się od tych historycznych korzeni? No, oczywiście, że robią błąd, bo Ukraińcy się nie odetną, jasne. To jest, że tak powiem, ich druga natura, więc nie ma co na to liczyć. Ale czytam dalej pytanie.
czy znacznie uczciwszą i owocniejszą nie byłaby zróżnicowana ocena tych formacji po obu stronach i zabranie się za kształtowanie przyszłości ze świadomością, że narody nie dzielą się na aniołów i szatanów. No, pewnie tak jest, że narody nie dzielą się na aniołów i szatanów, ale niektóre narody mają większe skłonności do dzikości i okrucieństwa niż inne. Ale jest istotna różnica, proszę pana, między polskimi żołnierzami wyklętymi a ukraińskimi organizacjami nawet, czy ruchami politycznymi, które doprowadziły do masowego ludobójstwa w roku 1943. Otóż Armia Krajowa nigdy nie, ani rząd polski w Londynie, ani kierownictwo Armii Krajowej nigdy nie stawiało sobie za cel polityczny wymordowania jakiejś grupy społecznej czy etnicznej. Nigdy. Nic takiego nie ma. Żadnego takiego świadectwa nie ma. Nawet najwięksi wrogowie, nawet Niemcy nie oskarżali Armii Krajowej, no bolszewicy nawet nie oskarżali Armii Krajowej o coś takiego, najwyżej o kolaborację z Niemcami, co było oskarżeniem fałszywym, no ale było takie. Ale nawet natomiast organizacja ukraińskich nacjonalistów i jej zbrojne ramię Ukraińska Powstańcza Armia przeprowadzenie ludobójstwa wpisały sobie w doktrynę. To był cel wyznaczony z góry i realizowany w sytuacji, kiedy innych celów wojennych nie udało się osiągnąć, bo Niemcy tam tych Ukraińców zwodzili i tak dalej, no to przynajmniej jeden, ten cel, który jeszcze mogli zrealizować samodzielnie, to znaczy wymordowanie Polaków na Wołyniu i Małopolsce i w Małopolsce Wschodniej, to przeprowadzili. Także jest to istotna różnica i to różnica, która się nie da zacierać. Niezależnie, to nie chodzi o to, że jakieś ekscesy były, bo ekscesy były i po obydwu stronach. Natomiast celem ukraińskiego podziemia było ludobójstwo. Zostało to wpisane do katalogu celów politycznych. Czego w przypadku... Być może, że to niedobrze, że Polacy sobie takich celów nie stawiali. Polskie władze czy Armia Krajowa. Być może to niedobrze, być może to był błąd. No ale nie zrobiły tego, a tamci zrobili. Więc to trzeba o tym pamiętać i w ogóle nie zawracajmy sobie głowy jakimiś amikoszonariami z Ukraińcami czy z kimkolwiek innym. Państwa mają interesy, a nie tam nie mają się kochać, czy tam, wie pan, bzykać, tylko powinny swoje interesy realizować, o ile to jest możliwe. A jak niemożliwe, no to na tym polega polityka. Jak to i wojny, bo tak jak zauważył Karol von Clausewitz, to wojna to jest kontynuacja polityki. A co jest celem polityki? Realizowanie interesu państwowego. Jak się nie da, że tak powiem, po dobroci, to trzeba tam siłą realizować interesy państwowe. Oczywiście, jeśli jest to wykonalne, bo jak nie, to lepiej nawet nie zaczynać. I tyle. Pan Tomasz Fidel. Szanowny panie Stanisławie, gdyby to pan był na molo w Sopocie z Putinem w 2009 roku zamiast Tuska, to czy słysząc tę propozycję, która, jak głosi teoria spiskowa, padła wtedy z ust Putina, a mianowicie wspólnego rozbioru Ukrainy, rozważyłby pan jakkolwiek tę opcję, czy też, jak ponoć zrobił Tusk,
udałby pan teatralnym gestem, że pan tego w ogóle nie usłyszał i całkowicie zbył w ten sposób Władimira. No nie wiem, po pierwsze nie wiem, czy taka propozycja padła, bo to tam różne teorie spiskowe na ten temat słyszałem, ale gdyby padła, to ja być może, żebym udał, że nie słyszę, ale bym być może bym zacytował Putinu fragment tej Eneidy, że timeo danaos et dona ferentes, boję się Greków nawet jak przychodzą z darami, bo to by był właśnie taki dar bardzo dla nas kłopotliwy. Zachodnia Ukraina, czyli tam dawna Galicja i Małopolska Wschodnia w tej chwili, po wymordowaniu ludności polskiej na tych, czy większości ludności polskiej na tych terenach, to jest siedlisko banderowców z najczarniejszym podniebieniem. Mielibyśmy taki właśnie dar Danaów, by nam tu Putin sprokurował, wszczepiłby nam taki coś w rodzaju takiego ciernia w organizm państwowy. Musielibyśmy chyba tych banderowców też, nie wiem, tam przesiedlić na jakieś wyspy na Oceanie Lodowatym, ale to nie bez pomocy ruskiej byśmy tego nie potrafili zrobić. No, a także ja bym chyba pewnych rzeczy już się nie da odkręcić, chyba że właśnie tak metodami bardzo radykalnymi. Pan Adam Warszawski, o redaktorze, był pan kiedyś dopytywany o tak zwany wiek inicjacji? No byłem kiedyś dopytywany. Między innymi nazwał pan etatyzmem sprzeciw wobec tego, że to rodzice mają decydować, a nie państwo, i wobec głosów, że małe dziewczynki mogłyby być bezkarnie oddawane przez patologicznych rodziców starym prykom, na przykład za kasę, bo uznaliby, że są gotowe. Czy więc każda forma pewnej pieczy ze strony państwa nad małoletnimi jest według pana zbędna? Na przykład karanie znęcania się rodzica nad dzieckiem, psychiczne, fizyczne itp. również. Idąc dalej, po co państwo wtrąca się w aborcję? Owszem, znęcanie się czy kupczenie cnotą ośmiolatki czy dziesięciolatki to nie zabójstwo, ale chyba nie chodzi o to, że łajdactwo bardzo duże karzemy, a ciut mniejsze już nie. Ochronę dzieci przed patologicznymi rodzicami nazywa pan więc etatyzmem. No nie, no proszę pana, wiadomo, że najlepiej dzieckiem się zaopiekują urzędnicy państwowi, bo tak jak kiedyś pamiętam, taka była sytuacja, że była taka rodzina w Poznaniu. No i tam dzieci ta rodzina miała, ale to rzeczywiście taka osobliwa ta rodzina była, bo oni nie używali, dlaczegoś nie używali prądu elektrycznego. No i w związku z tym zostali oskarżeni przed niezawisłym sądem ci rodzice i tam, żeby im odebrać władzę rodzicielską. No i niezawisły sąd tam wypytywał tych dzieci, a dzieci były zadbane, chodziły do szkoły, nic się tam nie działo takiego. Nikt tych rodziców nie oskarżał o znęcanie się i tak dalej. No i sędzia pyta tych rodziców, tych dzieci na tym, co one robią, jak telewizji nie oglądają, bo prądu nie używają. A te dzieci powiadają, że dużo rozmawiają z rodzicami. No i to zostało uznane za przez państwo, przez urzędnika państwowego, tego przebrańca, tam te sądy w Poznaniu, to naprawdę osobliwość duża, tam jacyś weterynarze powinni tych sędziów przebadać, no ale mniejsza o to, więc zostali uznani ci rodzice za rodziców patologicznych, no i państwo odebrało im te dzieci, umieściło ich w policyjnej izbie dziecka. No i tam od razu zostały pobite przez rówieśników, także trzeba było je wsadzić do karceru, bo tam nie było innej możliwości, żeby je izolować od tych rówieśników, którzy je pobili. No więc, ale to pan ma rację, oczywiście nie. Państwo się powinno w ogóle wszystkim zajmować, wie pan, decydować o wieku rębnym, tam decydować, kiedy
kto ma iść za potrzebą i tak dalej, bo to kto lepiej się nami zaopiekuje niż urzędnik państwowy. Tam jasne, gdzie tam rodzice, kurczę, kto by to widział, to rodzice to są najwięksi wrogowie dzieci tego. Pan Kaiser Söze. Szacunek, panie Stanisławie, oto co mamy proletariat zastępczy gotów powiedzieć nowej władzy, wypierdalać rolnicze protesty w całym kraju. Prowokacje policyjne na protestach, wróciło stare. Jak pan myśli, czy dziś Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na takie samo poparcie? Pozdrawiam i życzę zdrówka. Dziękuję za te pozdrowienia. Proszę pana, oczywiście, oczywiście. Franciszek, książę de la Rochefoucauld, już w XVII wieku wszystko przewidział, mówiąc, że tylko dlatego Pan Bóg nie zesłał na ziemię drugiego potopu, bo przekonał się o bezskuteczności pierwszego. Także to Koalicja Obywatelska ma niezachwiane poparcie tych samych mikrocefali, które ją poparły przed 15 października podczas tutaj dokonywania podmianki na pozycji lidera sceny politycznej naszego bantustanu. Pan Mariusz Pawłowski. Dzień dobry, szanowny panie Stanisławie. Czy ma pan czas na oglądanie filmów i czy poleci pan coś wartego obejrzenia? Oraz jakiej muzyki pan słucha i co pan poleci? 100 lat życzę. Proszę pana, ja już tam rzadko oglądam te filmy. Ja raczej oglądam to w ramach takiej rozrywki, relaksowania się, to oglądam programy popularno-naukowe, bo te filmy to... No po co mam oglądać tam jakieś filmy amerykańskie, jak tam coraz to wymyślniejsze sposoby patroszenia wrogów, tych złych oczywiście, przez tych dobrych, czy tam no, pogonie samochodowe, no, to już mnie tak nie rajcuje. I na słuchanie muzyki to nie bardzo mam już czas. Kiedyś w młodości się interesowałem jazzem, bardzo lubię. Czasami sobie tam takie stare takie kawałki, jak na przykład Dzikus, o, sobie posłucham, ale tak, żeby w tej chwili, no niestety czasu mam coraz mniej i nie mam tyle wigoru, co kiedyś, że mogłem tam nie spać przez 3/4 doby i nic mi się nie działo. Teraz już tak nie. W związku z tym te moje zainteresowania, bardziej czytam książki i to też nie, chociaż nie powinienem się do tego przyznawać, ale no, literatura, beletrystyka współczesna, to tak jak się tam stykam czasami w związku z pewnymi obowiązkami, no to też to na takim poziomie jest umiarkowanym. Także najchętniej sięgam do takich autorów dawnych, XIX-wiecznych czy XX-wiecznych, z pierwszej połowy, zwłaszcza XX wieku, bo to jeszcze wtedy na pewien, wszystko było na pewnym poziomie, a potem ten poziom się obniżył. No, w jakim celu miałbym no, tam czytać jakieś takie wypociny o tam jednego czy drugiego jegomościa, który zażywa sławy wielkiego artysty, literata? To szajs jest i tyle. Pani Aleksandra Karpacka. Redaktorze, kiedyś widz pytał, czy jako rządzący prowadziłby pan jakąś państwową pomoc dla osób, które same nie są w stanie pracować, czy też umieraliby pod płotem, gdyby nie przyszła na czas tak zwana prywatna inicjatywa. Pan wykluczał całkowicie takową pomoc. Tymczasem pan poseł Mencen albo redaktor Warzecha, wszak zadeklarowani liberałowie w swoim państwie zakładaliby taką pomoc dla tych najbardziej poszkodowanych przez los, na przykład niepełnosprawnych, bez opiekunów, rodzin, etc. Czy to znaczy, że Mencen lub Warzecha są socjalistami, czy też pan po prostu wyznaje taki korwinistyczny darwinizm?
organizm. Załóżmy, że chłop bez rąk i nóg albo na przykład upośledzony nie ma bliskich i akurat nikt nie zdążył mu prywatnie pomóc. Czy państwo nie powinno takiego absolutnego minimum zapewnić na skrajne przypadki? Składamy się wspólnie na armię czy drogi, to na bliźniego w potrzebie nie można. No koniecznie, państwo się powinno wszystkim, ale dlaczego tylko skrajne przypadki, takie łagodniejsze też. Państwo powinno, to znaczy co, wszyscy powinni się składać na wszystkich i wtedy byłaby sprawiedliwość społeczna. Także ja tu przyznaję się bez bicia, wie pani, ten darwinizm korwinistyczny, to Kant, Potwóz i tak dalej. Natomiast o, tu trzeba, że tak powiem, wszystkimi się opiekować, bo jak wszyscy zostaną zaopiekowani, to tego. Inna rzecz, że to ciekawa sprawa, że wie pani, jak w demokracji zwłaszcza, żeby jakiś pomysł stał się prawem, na przykład, żeby tam w skrajnych przypadkach komuś pomagać, no to większość musi tak uważać, że należy w skrajnych przypadkach komuś pomagać, żeby uchwalić ustawę stosowną. No to dlaczego ta większość nie chce, to zamiast uchwalić ustawę, to powinna pomagać i tyle. A nie, oni wolą ustawę uchwalić, a nie pomagać, bo jak uchwalą ustawę, no to pomagają z cudzego, a tak to by musieli ze swojego, a to zawsze. Poza tym te skrajne przypadki, proszę pani, to jest, tak się mówi, że skrajne przypadki. To tak jak Margaret Thatcher kiedyś była przeciwna temu, żeby dzieci dostawały szklankę mleka w szkołach. No, jak to, szklankę mleka, żałuję dzieciom szklanki mleka, co za korwinistyczny darwinizm i tak dalej. No, ale to jest taka skrajna sytuacja, bo zaraz by się pojawił taki dobroczyńca dzieci, pedofil, który by powiedział, no co to, samo mleko dzieciom dajecie? A bułeczki to nie łaska? A bułeczki to nie, no to pewnie, że mleko z bułeczką jest lepsze od samego mleka, pewnie. Ale za chwilę by się pojawił trzeci miłośnik dzieci i by powiedział tak, no co to bułeczka, sucha bułeczka do mleka, bez masełka, bo bułeczka z masłem jest smaczniejsza i pożywniejsza od suchej bułeczki. No i słuszna jego racja, dlaczego nie posmarować bułeczki masłem. No a tam kolejny by się pojawił, dobroczyńca dzieci, i powiedział, tak, tylko masełko, a już plasterka szyneczki. To nie, to żałujecie, tylko korwinistyczne darwiniści. No to rzeczywiście, no dlaczego, jak się zgodziliśmy na mleko, na bułeczkę, na masełko, to dlaczego nie na plasterek szyneczki? I tak doszlibyśmy do pół litra do obiadu. Także jestem przekonany, że jesteśmy na właściwej drodze, a ja, wie pani, jako ten korwinistyczny darwinista, to wyląduję na śmietniku historii, bo na lepszy los nie zasługuję. Teraz przyszłość jest przed takimi, co tu widzą potrzebę tam pomocy dla najbardziej poszkodowanych. A kto jest najbardziej poszkodowany? No ten, który mu tam się nie chce zająć własnymi sprawami i tyle. No to ten jest najbardziej poszkodowany. I tym, tą konstatacją, tym odkryciem i samokrytyką kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem do następnego cykielu. O ile jeszcze państwo zechcecie takiego korwinistycznego darwinisty słuchać i oglądać.